A w dzisiejszym odcinku test telewizora LG OLED model 55 cali. Test oczywiście na wypalenie. Ten telewizor działał mnie codziennie, minimum 10 godzin dziennie. Żył go jako główny monitor do komputera. Ile już mamy przejechanych godzin? Ponad rok. Yy, 0143 z tego co pamiętam. Nie. 1403? Też nie. Ukurczy blaszka. To jaki był kod? Pamiętacie, jaki był kod do yy, monitora? No, miałem go tutaj. 0413? Tak, 0413. I tutaj, jak widzicie na dole, dolny lewy róg, mamy UTT 4417. Godzin, w tym 2,5 takie konkretne, jak off-RS, konkretne takie przefleszowanie ekranu i 534 takie właśnie refresze matrycy. Dobra, sprawdzimy sobie, czy są jakieś wypalenia, czy nie ma, czy coś. jakieś plamy może. Nagrywam oczywiście Samsungiem, więc kolory mogą być troszkę przesycone. I takie są. Biały? Perfekcyjny. Czerwony? Szczególnie na samym dole, gdzie jest pasek start, ja go w ogóle nie chowam. Bo też coś z paskiem start robię, więc wkurza mnie taki, że muszę czekać, aż on wychodzi, dlatego go nie chowam. O, nie ma nic! Zielony? Pięknie. Niebieski? Wspaniale. Nierówności: 75%? 50%. 25. Nie widzę żadnych nierówności. Color distance, radiance, sharpness, czyli ostrość. Jeśli widzisz taki efekt tęczy, pamiętaj, że kamera jest za blisko telewizora i robi właśnie taki efekt tęczy. W rzeczywistości tego nie widać. Kąty widzenia przepiękne. Gamma Czas reakcji. Nagrywamy w 60 klatka na sekundę. Ten czas reakcji cię pokazuje piękny. Tak jak widzisz, wszystko chodzi płynnie jak w szwajcarskim zegarku, jak to mówią, w Szwajcarii. No. No i tyle. Przeszło całe. Pięknie. Zobaczmy sobie, jakie mamy firmware. Yy, przytrzymując ten guzik tutaj, yy, menu nam się otworzy. Mamy najnowszy firmware. Software Update, proszę bardzo. Czy jest nowszy? Nie ma. Picture. Ja głównie jestem w. Menu Gra. Oczywiście dlaczego tu nie ma po polsku? No bo ja lubię mieć po angielsku. Nie lubię mieć telefonu czy czegoś ustawione po polsku. Nie podoba mi się to. To personalne takie moje. E, tu mamy Additional Settings. To mamy powłączane. Instant Game Response. Ultra High. Aczkolwiek jest puszczone przez Amplituner, który nie ma HDMI 2.1 i te funkcje po prostu nie działają. Additional Settings, to już było, tak, przepraszam, OLED Screen Server, czyli yy, to musisz mieć zawsze yy, włączone, żebyś yy, dbał o swój yy, monitor, prawda, o swój ekran, o, swój, o swojego OLED-a. Screen Shift jest włączony, Pixel Refresh oczywiście też jest włączony i logo Luminance jest na wysokie. Jestem głównie w ustawieniach Game, czyli OLED 50 światło na 50, żeby powiedzieć, że zbyt ciemno. Ja tu mam ciemne pomieszczenie i dla mnie jest wystarczająco. Ja gdybym ustawił jaśniej, bolałyby mi oczy, a tego nie chcemy zrobić, żeby za bardzo naświetlać sobie oczy. Kontrast na 84, jasność 57, sharpness 42, kolor 75. Ustawienia advanced Gama na 2.2.2, 2, 2. White Balance jest na Warm 1, czyli ciepły 1. Picture Options. Tu mamy wszystko. Fabrycznie nawet Black Level jest na Auto, czego nie powinienem robić. Powinienem ustawić na Low. No nie? I tyle. I co tu więcej. No, chodzi o akwaryntackim zegarku. Mnie się podoba. Fantastyczny. To był najlepszy zakup 2020 roku. Na czarny piątek kupiłem. Teraz też możesz kupić w dobrej cenie około 4000. Możesz kupić serię A, która jest yy, 60 Hz, lub serię B1 za 4200 widziałem w Xcomie, ale już chyba wyprzedali. Przecież do 4500 taki telewizor. Czy potrzebny Ci jest wyższy model? Jeśli używasz dużo smarta, to warto wziąć wyższy model, dlatego że ma szybszy procesor. A jeśli będzie używał tak jak ja, jako monitor do komputera lub jako telewizor, zwykły telewizor, no to to ci nic nie da, bo no. obraz niskiej rozdzielczości może wyglądać lepiej na lepszym procesorze, bo będzie lepiej sobie tutaj radził z obróbką. Ale poza tym różnice, czy będą wielkie, czy warto dopłacać 1000 zł lub czy 2. Czy nawet więcej? Mm, tak średnio, może być tak średnio. Musiałbyś sam pójść i zweryfikować, bo to dla mnie mogą być niewielkie różnice, a dla ciebie mogą być ogromne. To kwestia bardzo indywidualna. No i tyle na ciebie, kochani. Historia prawdziwa. Piękny telewizor, y, promocje oczywiście w EuroRTV, AGD, jak i w MediaExpercie, które są sklepami y, autoryzowanymi sklepami marki LG. No, 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 no jest, panie kolego, jest tak zwana moc. Moc jest z nami. Pozdrawiam i polecam.